Chciałam bardzo Państwu podziękować za Państwa przybycie dzisiaj na spotkanie, kolejne spotkanie z Karnalem, chociaż właściwie powinnam powiedzieć, że po raz kolejny, że to spotkanie będzie i to już wymienię. Mamy Panią Irenę Gatys. Jeszcze brakuje nam Pana Romana, dzisiaj będzie Pani Irena sama, ale Szanowni Państwo, ja wiem, że Pani Prezes Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Porcelanii Widokówek na Śląskim zrobi to perfekcyjnie i wspaniale. Zatem wielka uczta przed nami i ogromna wiedza, którą przekażę, bo przecież z tego, co pamiętam, proszę mnie poprawić, to ponad 20 lat, chyba 25 lat kolekcjonowania porcelany śląskiej. To nie tylko kolekcjonowanie, to również zdobywanie ogromnej wiedzy i myślę, że tutaj mamy wielki autorytet, jeżeli chodzi o wiedzę o porcelanie. Jeżeli Państwo, jeżeli ktoś tu jest, kto dopiero zaczyna kolekcjonować, zbierać, to wiadomo, do kogo się zwrócić. Tutaj Pani Irena i Roman Gatysowi są wielkimi autorytetami. Zatem właśnie dzisiaj, ponieważ porcelana jest takim, no nie da się od serwisu Karnala uciec od porcelany, zatem czuję się ogromnie wdzięczna, że mogłam Panią Irenę zaprosić. Dzisiaj także temat śląskie fabryki porcelany, jakich nie znamy, wokół porcelany. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania w związku z porcelaną i może w odniesieniu też do serwisu Karnala, to myślę, że też później po wykładzie też jeszcze można pytać. A ja jeszcze pozwolę, zanim oddam głos, żeby Państwo popatrzyli, co jest jeszcze za mną, bo za mną jest choinka. Choinka, która jest specjalna, specjalnie powiem też karnelowa, chociaż może nie wiszą tutaj filiżanki Karnala, ale w inspiracji właśnie tego serwisu, który u nas zagościł, który do końca marca jest tutaj w naszym muzeum. Zatem taka właśnie choinka karnelowa i też jeszcze w takim odniesieniu do tych nadchodzących świąt przeczytam Państwu fragment listu Rudolfa von Karnala, który pisał do swojej Emilii. Mam jedną prośbę, Emilie. W związku z nadchodzącą Wigilią, a mianowicie pytam, czy nie chcielibyśmy iluminować i dekorować jakiej wielkiej choinki? Jeśli jesteś tego zdania, mogłabyś może jeszcze przed moim przybyciem sprawić jaki świerczek. Bez choinki, mawia moja matka, Boże Narodzenie jest tylko na poły. A jako, że my zwykle chcemy mieć wszystko w całości, i tego chcieliśmy nie zaniechać. My to w muzeum też nie zaniechaliśmy, może to nie świerczek, ale symbolicznie choinka stanęła. Pani Ireno, oddaję głos zatem śląskie fabryki porcelany, jakich nie znam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym opowiedzieć troszeczkę o porcelanie, bo cały czas obracamy się wokół tych spotkań o Karnalu, dyskutujemy, jaki on miał wkład w nasz tutaj, nasz dorobek, który teraz też dzięki temu, że on był, wykorzystujemy. I myślę, że to jest właśnie bardzo piękne, że poprzez porcelanę możemy jeszcze opowiedzieć o czymś więcej, czyli o samych fabrykach śląskich porcelany, chociaż oczywiście można by to przenieść na światowe fabryki porcelany, bo porcelanę w tamtym czasie produkowano w taki sam sposób, aczkolwiek każda fabryka miała swoje sekrety i swoje procedury, jak również przepisy na porcelanę troszeczkę inne. Zdarza się tak, że jeżeli mamy z różnych wytwórni porcelanę, to również samo uderzenie lekkie o porcelanę, ta porcelana wydaje inny dźwięk. I to jest, myślę, taki bardzo element muzyczny porcelany, ale oprócz tego właśnie były różnie zdobione. I chciałabym dzisiaj Państwu pokazać, tak może, ponieważ okres świąteczny, a więc nie będę Państwa zanudzała bardzo długimi wywodami historycznymi, bo myślę, że to można przeczytać w naszych książkach, których już no, w sumie z Romanem sporo żeśmy napisali, po 12 publikacji już. Oczywiście kolejne są, tylko jeszcze czekają po prostu na wydanie. Ale ponieważ my zawsze optymistycznie podchodzimy do sprawy, to wydaje nam się, że wcześniej czy później i tak te książki uda nam się wydać, a Państwo jako czytelnicy również dowiecie się jeszcze więcej szczegółów.
Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać takie rzeczy, które zazwyczaj na wystąpieniach się nie pokazuje, czyli między innymi jak te fabryki od środka wyglądają, jak ta porcelana jest wypalana, co można jeszcze po prostu zobaczyć i co wokół tego po prostu, wokół tej porcelany, co się dzieje. A trzeba powiedzieć jedną rzecz, że obojętnie, który twórca fabryki, czy był to Karl Tilsch, czy Karl Christel, czy też Schlegelmilch, Gische, Czudaj, czy Ome, Hermann Ome, byli to po prostu te osoby, które zorganizowały tą fabrykę, ale w tej fabryce byli projektanci, była załoga i to często właśnie przy produkcji porcelany ta załoga była najważniejsza, bo projektant mógł mieć świetny pomysł, mógł świetnie wykonać swój projekt, ale wszystko zależało od tego, jak to zostanie wypalone, jak to zostanie wszystko przygotowane. I od tej dbałości, tak naprawdę od tej dbałości zależało, jak ta porcelana będzie wyglądała. Ja na początku, pozwólcie Państwo, że usiądę i już będę w taki sposób mówiła, żeby po prostu Państwu jak najszybciej pokazać ciekawostki. Tu mamy, na pierwszym slajdzie mamy właśnie fragment fabryki. To jest fabryka i Tilscha, i Giszego i mamy pokazane różne elementy, czyli i ścinanie pewnych elementów przy formach, jak również przygotowywanie samych form, jak już konkretne cukiernice, które idą do wypalenia. Tak jak wspomniałam, najważniejsi w tym wszyscy są pracownicy. I tu kilka zdjęć z pracownikami, to jest fabryka akurat Giszego, czyli fabryka Bogucice. Widzimy, że jest tutaj wiele bardzo młodych osób, które po prostu tam pracowały. Z kolei widzimy tutaj, jak są przygotowywane wyroby już do wypalenia. Kolejne tu sortownia. No i tutaj bardzo unikatowe zdjęcia. W zasadzie pokazuję je chyba pierwszy raz. Jest to fabryka porcelany Czudaja, czyli Kuta Franciszka, która przez wielu kolekcjonerów jest bardzo lubiana, produkowała bardzo ładną porcelanę, ale też i produkowała dużo porcelany elektrotechnicznej, jak również gisze. Zresztą wszystkie fabryki. Tu mamy załogę fabryki, widać, że bardzo się przygotowali do tego zdjęcia. Wszyscy ładnie w fartuchach ubrani, w bucikach. Widać, że jest to bardzo ładnie przygotowane. Tu już mamy magazyn i panie w magazynie, które pewnie sortowały jeszcze porcelany ten ostatni raz przed wydaniem. I kolejne zdjęcie. No ale proszę Państwa, tam była załoga, a tu już są efekty tego, co fabryki produkowały. Jest to zdjęcie z wystawy światowej w Paryżu w 1867 roku. Fabryki Christela, który na tej wystawie pokazuje swoje wyroby. Widzimy oprócz porcelany użytkowej bardzo dużo figurek i to pięknych, olbrzymich figur, które no niestety pewnie gdzieś na Śląsku i nie tylko istnieją, ale nie wiadomo, czy wszystkie te figury były też sygnowane. Jeżeli były sygnowane, to podejrzewam, że niewiele też mogło się zachować z uwagi na to, że to były bardzo duże figury. Tak stoisko w tamtym czasie fabryczne wyglądało. Myślę, że nie jeden z nas by się chętnie przeniósł w tamte czasy. Tak jak wspominałam, fabryki to przede wszystkim również sama reklama, czyli reklamowały się same fabryki, jak również mogły reklamować inne rzeczy. I tu mamy przykłady takich reklam z Christel Porcelan Manufaktur, która to fabryka była najstarszą śląską fabryką, bardzo dobrze zachowane. Oprócz tego, że reklamowały fabrykę, to reklamowały poszczególne serwisy, tak jak serwis Koral na dolnym zdjęciu.
Tu z kolei mamy bardzo taką, bym powiedziała, jak figurkę. Jest to reklama fabryki w Parowej, Tupaka, która w Parowej, tam były trzy duże fabryki, a w Porywach nawet cztery fabryki porcelany. Sama miejscowość była mała i właściwie każda osoba, która w tej miejscowości mieszkała, była z którąś z fabryk związana. I między innymi w taki sposób jest to, dlaczego tak ona wygląda? Dlatego, że była to sygnatura używana przez tą fabrykę i dlatego też tak pięknie została przygotowana. Muszę powiedzieć, że trudno było ją zdobyć, ale udało nam się i w zbiorze taką mamy. Oprócz tego również wyroby były, bo fabryki porcelany, tak jak wspomniałam, produkowały również wyroby elektrotechniczne, później też je pokażę. I one również też się reklamowały. I to z kolei jest z Czechowic, Czechowice, spółka akcyjna, elektroporcelana, w taki sposób się reklamowała, ale widzimy, że tutaj skład żelaza tarnogórski również miał taką reklamę i również porcelana była wykorzystywana dla reklamy innych fabryk. No i oczywiście elektroporcelana Brzezinka, Mysłowice Brzezinka, to była wytwórnia przede wszystkim porcelany elektrotechniczne. Jest to podstawa pod kalendarz i muszę Państwu powiedzieć, że wielokrotnie chciano od nas odkupić tą podstawę pod kalendarz z uwagi na to, że jest to duża rzadkość. Osoby, które zbierają, a jest, okazuje się, bardzo dużo kolekcjonerów elektrotechnicznej porcelany, to dla nich byłaby to niesamowita gratka posiadać w zbiorze nie tylko same izolatory czy inne elementy, ale również właśnie taką podstawę. No i oczywiście porcelana również się reklamowała na papierze. I tutaj mamy przykład porcelany z Tułowic, bardzo porcelana znana, przedwojenna, lubiana, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tam jest bardzo wielu kolekcjonerów do dzisiaj i jest bardzo ta porcelana lubiana. Część porcelany, która wędrowała do Stanów Zjednoczonych, wędrowała jako białe elementy i dopiero tam w malarniach właśnie w Stanach była malowana. A więc też często są takie elementy, które na rynek europejski w ogóle nie trafiały. Także możemy być pewni, że to jest też śląska porcelana, tylko już w Stanach Zjednoczonych malowana. Widać, jak to jest wszystko w tej reklamie dobrane, bo mamy S jako Schlesien, także jest bardzo, bardzo ta porcelana zaakcentowana. No i oczywiście też przykład takiej porcelany, która przykład właściwie reklamy Tupaka. Państwo widzicie w górnym rogu jest właśnie ta sygnatura, którą przed chwilą widzieliśmy jako porcelanową małą figurkę, a tutaj mamy już jako na papierowej podstawie przygotowana. I ta reklama była przygotowana przez znanego grafika i twórcę Harego Lindke, który przygotował cały szereg takich właśnie różnych reklam, ale nie tylko dla porcelany w Parowej, jak również też były przygotowane dla innych wytwórni. Oczywiście nie możemy zapomnieć tutaj o porcelanie z Żar Carstensa. Była to olbrzymia fabryka, która produkowała świetną porcelanę. Tu mamy przykład takiego serwisu, który bardzo rzadko występuje. Są to lata 30. I zwróćcie Państwo uwagę, mielibyśmy wrażenie takie, że w zasadzie może i w naszych domach w latach 60. i 70. taka porcelana gościła. Jaka duża, jak te fabryki wybiegały dużo w przyszłość, jak potrafiły produkować rzeczy, które po prostu one były ponadczasowe. No i oczywiście Żary również produkowały popielniczki reklamowe. Widzimy, że jest to z Żar piękna porcelana, która na niejednym stole pewnie gościła, ale bardziej pewnie w męskim towarzystwie, gdyż była to popielnica.
I kolejny element, fabryka w Żarach, lata oczywiście 30. U góry mamy reklamę tego serwisu, poniżej już mamy serwis kawowy. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo były przemyślane te reklamy po to, żeby jak najwięcej przyciągnąć uwagi i żeby można było łatwo te wyroby sprzedawać, bo fabryki między sobą również konkurowały i konkurowały w bardzo różny sposób, starając się nawet fabryka Giszego czy fabryka Sparowej produkowały w latach 30. bardzo ulubione wzory chińskie i rzeczywiście była tak duża dbałość o elementy, że produkowano również napisy chińskie, które rzeczywiście oznaczały pewne sentencje, które nam by się wydawało, że no są to jakieś tylko krzaczki, które pewnie tylko tak zdobione, a tu się okazało, że rzeczywiście były zapisane pewne sentencje. I oprócz tego na przykład fabryka Giszego wynajmowała Chińczyka, który tą porcelanę sprzedawał po to, żeby pokazać, że to jest chińska porcelana i często sygnatury również były też po chińsku zapisane, aby po prostu jak najwięcej osób tą porcelanę kupiło. Starano się różne elementy wprowadzać, aby jak najszybciej można było sprzedać. No i oczywiście figurki. Zaczynamy teraz od figurek. Są to w naszej kolekcji akurat najstarsze figurki. 1867. Tak są sygnowane, w związku z tym takie figurki po prostu posiadamy. Są to małe laleczki, które pewnie w niejednym dziecięcym pokoju się znajdowały, ale raczej w bogatym domu, dlatego że wiadomo, porcelana była krucha. Również produkowano w tym czasie serwisy dla lalek i dzieci mogły się bawić bardzo ładnymi serwisami, które rzeczywiście były wykonane. Było to odwzorowanie dużego serwisu, które często miały dzbanki po 3-4 cm, a więc rzeczywiście malutkie i każda lalka mogła skorzystać również z filiżanki takiego serwisu. Oczywiście wśród wyrobów oprócz figurek to były kałamarze, które miały przyozdobione, właśnie były figurkami ptaków, były też takie maselnice, były różnego rodzaju wyroby, które miały elementy jakiejś figury. Oczywiście, drodzy Państwo, wybierając na dzisiejszą, miałam bardzo duży problem, żeby wybrać zdjęcia, z uwagi na to, że tego jest tak dużo ciekawych rzeczy, że w zasadzie o każdym elemencie można by zdecydowanie dłużej mówić. No i tu już mamy figurki z Tułowic, figurki, jak również aniołek modlący się, jest to figurka akurat Giszego, bo był taki moment, że fabryka Giszego podkupiła modelarza, który również dla tej fabryki przygotował po prostu takie modele. Przy czym z fabryki Giszego te były malowane aniołki, natomiast figurki z Tułowic były figurkami białymi i trzeba powiedzieć, była bardzo dobra forma, gdyż ta forma była bardzo ostra i bardzo dobrze po prostu przygotowana i ostra. Co to znaczy ostra? Czyli każdy element bardzo dobrze był widoczny. Z kolei na tych figurkach Giszego one już tak nie są wyraziste, dlatego też wydaje mi się, były one malowane. A tu mamy właśnie przykład figurki z Tułowic. Widzicie Państwo, każdy element bardzo dokładnie jest widoczny. Kolejny aniołek i te aniołki były przygotowane przez znanych projektantów, jak również niedźwiedź. Tu mamy oczywiście sławetne niedźwiedzie, które były produkowane przez Kurta Bimlera i Maxa Reflera chyba, o ile dobrze pamiętam. Zaraz sobie spróbuję jeszcze przypomnieć. I również fabryka Giszego je produkowała.
te niedźwiedzie. A więc bez właściwie można poznać również po jakości produktu, ale również można poznać po sygnaturze. I myślę, że po sygnaturze to jest właściwie takie najważniejsze, gdy poznajemy sygnatura nam najwięcej mówi. No i oczywiście, drodzy Państwo, tutaj mamy kolejne figurki z Tułowic. Jest to bardzo, taka bym powiedziała, rzadkie figurki. Były one również przygotowywane przez Leffelera, jak i również profesora Cuta. I zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest dbałość o każdy szczegół. Były to wysoka klasa samego produktu. Niestety jest ich bardzo mało na rynku kolekcjonerskim. Bardzo trudno jest dostać. Także jeżeli Państwo posiadacie, to macie na pewno skarb, gdyż te wyroby bardzo były w owym czasie pożądane, a i w tej chwili są jeszcze bardziej, myślę, pożądane. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o obrazach Rembrandta i figurkach, które były na podstawie tych obrazów przygotowane w fabryce w Tułowicach. Na zdjęciu również Państwo widzicie modelarza, który taką figurkę przygotowuje. Jest to naprawdę duża rzadkość zdobycia zdjęcia, jak również figurki. I zwróćcie Państwo uwagę również wszystkie szczegóły, czyli jacy ci modelarze musieli być dokładni, to po pierwsze, jak załoga, którą pokazywałam, jak również musiała dbać o każdy szczegół, żeby taka figurka powstała. Bo muszę Państwu powiedzieć, że porcelana kurczy się przy wypale, a więc jak trzeba dokładnie być przygotowanym, żeby przewidzieć wszystkie elementy. Nawet niejednokrotnie nam opowiadano, jak w fabryce w Bogucicach były produkowane olbrzymie, bardzo duże, gdzieś takie półmetrowe wazony, to samo odlewanie tych wazonów, przygotowywanie odlewu było bardzo, bym powiedziała, z dokładnym reżimem. I to osoba, która tak naprawdę odlewała ten wazon, ona tego pilnowała i ona w odpowiednim momencie potrafiła już oddać do wypału po to, żeby ten wazon, gdy będzie wypalony, będzie po prostu idealny. Bo to jest duża umiejętność właśnie poznania samej sztuki. I myślę, że my pijąc filiżanek niejednokrotnie w ogóle tego nie doceniamy. Ile osób nad tym pracowało, żeby otrzymać taki wyrób, a nie inny. No i kolejne piękne dwie figurki. Też oczywiście jedna jest na podstawie Rembrandta, druga też bardzo, bardzo chłopcy grający w kości. Bardzo jest to również ciekawa. I to wszystko, proszę Państwa, nie kto inny, tylko śląskie wytwórnie. Śląska wytwórnia w Tułowicach. Ja jak jeszcze byłam dzieckiem, to powiem szczerze, Tułowice mi się tylko kojarzyły z półporcelaną, czyli porcelitem. I w momencie, kiedy już jako właściwie dorosła osoba odkryłam, że ta fabryka produkowała tak piękne rzeczy, to po prostu nie mogłam uwierzyć, że no niestety tak się to źle dla fabryki skończyło. Kolejne figurki, oczywiście Tułowice i mamy również dwie figury, Charta i Koziorożca, też z fabryki z Tułowic i to oczywiście Riffler był projektantem tych dwóch figurek. Jeszcze w latach 60. również korzystano z form i odlewano te figurki, w związku z tym tylko sygnatura może nam powiedzieć, z jakiego okresu pochodzą. No i oczywiście tu mamy figurki profesora Cuta, czyli Madonny, które pięknie po prostu, czasami piękna, prosta forma, a jakże wymowna dla każdego z nas. I tu myślę już więcej, nic nie trzeba dodawać. Oczywiście jest to początek 25 rok, ale i troszkę wcześniej Madonny były produkowane. I proszę Państwa, przeskok niesamowity, jesteśmy już w latach 60. Bardzo rzadkie figurki Lajkonika, jak i figurka
kolejna pokażę Państwu, bardzo rzadka. Jest to figurka Twardowskiego, bardzo rzadko spotykana. I to z kolei kto produkował? Produkowała fabryka w Bogucicach, która cały szereg właśnie takich figurek miała. I te figurki, muszę powiedzieć Państwu, że bardzo na rynku kolekcjonerskim uzyskują bardzo wysokie ceny z uwagi na to, że było ich niewiele. Tak, tak to jest, że to, czego jest niewiele i w dobrym stanie, to i cenę osiąga bardzo dużo. Ale oprócz tego były też w latach 60. produkowane figurki przez inne wytwórnie. I tutaj chociaż też i Bogucice, i Ćmielów produkował te figurki i w zasadzie dopiero pokazanie sygnatury nam o tym mówi. Jeżeli na pierwszym widzimy kobietę z szalem, druga figurka jest to pierwszy bal. Są to figurki, akurat pierwsza jest projektanta Barana, natomiast druga Elki Trzewik-Drozd. Projektantki, która wielokrotnie pokazywała bardzo ciekawe figurki. I tu mamy kolejne figurki, kobieta z misą, egipcjanka, Elki Trzewik-Drozd, pokazujące oczywiście, jak pięknie można przyozdobić figurkę. Bardzo ciekawą techniką było to wykonywane, gdyż najpierw one były malowane, po czym były wydrapywane. I te elementy, które tutaj widzimy, to nie jest żadna kalkomania, tylko to było wszystko wydrapywane ręcznie i też właśnie malarze porcelany niejednokrotnie musieli mieć bardzo wprawną rękę, aby uzyskać takie elementy, a nie inne. I już najmłodsza właściwie projektantka z Bogucic, Liliana Kosowska, która również projektowała dla fabryki w Bogucicach. Niestety te figurki, które pokazuję, dostaliśmy od państwa Kosowskich, pan Kosowski był projektantem tej fabryki, córka później też pracowała i projektowała. Niestety one nigdy nie weszły do produkcji, a więc zwróćcie Państwo uwagę, jakie piękne figurki, które no, wydaje mi się bardzo ponadczasowe, pięknie by ozdobiły niejedną serwantkę, serwis czy półkę w naszym domu. No oczywiście nie możemy zapomnieć również o tym, że również były epitafia na porcelanie, teraz coraz rzadziej na cmentarzach widzimy takie książki porcelanowe czy inne elementy, ale muszę Państwu powiedzieć, w kolekcji też takowe mamy i są to bardzo ciekawe takie świadectwa tamtych czasów, wtedy kiedy one powstawały, gdyż tutaj na tych epitafiach często przeplatają się i historie rodzin, historie również Śląska, czyli Śląsk czeski, niemiecki, polski i na nich często widać właśnie na tych epitafiach. Bardzo ciekawym jest to, gdy mamy polskie nazwiska i całkowicie jest wypisana po niemiecku, natomiast też się zdarzają takie, które są po polsku wypisane z niemieckimi nazwiskami, jak również czeskimi. Także jest to, widać, że tutaj, tu mamy taki kawałek i to potężnej historii i tu nie da się tego w żaden sposób zafałszować albo powiedzieć, że tak nie było. Bo taki ten Śląsk nasz po prostu był, jest, no i będzie. Oczywiście bardzo piękny fragment serwisu dyplomatycznego z Bogucic, który udało nam się ten fragment pozyskać. Był to do ambasad polskich przygotowywany i też wiele osób twierdziło, że tego serwisu od Giszego raczej nigdzie nie dostaniemy, bo było bardzo mało elementów. I proszę Państwa, udało nam się kupić taki serwis. Udało nam się gdzie? W Gdańsku, bo w Gdańsku to jest takie miejsce, gdzie tam po prostu można czasami bardzo ciekawe rzeczy zdobyć, chociaż niestety w tej chwili to już jest to internet, ale w czasach, kiedy żeśmy zaczynali, to podróże nam w tym pomagały.
Jest to duży, duży, naprawdę unikat. Pięknie, pięknie ozdobiony. Oczywiście nie mogło zabraknąć różnego rodzaju ciekawych wyrobów, takich jak na przygotowane na małże czy inne owoce morza patery, które również bardzo popularne przede wszystkim były w Stanach Zjednoczonych. Na europejskim rynku raczej mniej się spotykało takich pater. No i oczywiście, proszę Państwa, znowu wracamy się historycznie, jesteśmy w czasie wojny i ten wazon został, były wyprodukowane 4 takie wazony w okresie wojny, gdzie de facto w ogóle nie używano złota. Dlaczego nie używano? Gdyż złoto bardzo podrażało produkcję, ale tutaj dlaczego użyto tego? Dlatego, że było to dla dostojników niemieckich przygotowywane po prostu wazony, które miały świadczyć o ważności Niemiec i takim doskonałości tych Niemiec i to akurat było przygotowane dla Brachta, który właśnie w Katowicach był najważniejszą w czasie wojny osobą. Widzimy, że pięknie trawiony po prostu symbol Katowic i takich wazonów było tylko 4. Udało nam się zdobyć w bardzo dobrym stanie, także to jest też bardzo, bardzo ciekawy wyrób, gdyż jak na wojnę po prostu bardzo drogocenny. Oczywiście również butelka z Gustloffa też jest bardzo cenną rzeczą, gdyż jak wiecie Państwo, Gustloff zatonął i niestety są też grupy kolekcjonerów, którzy zbierają wszystko związane z tym statkiem. Zdjęcia, fragmenty, elementy, które tylko dotyczą Gustloffa. Zginęło tam bardzo dużo osób, także właściwie Titanic to był Titanic bardzo znany, Gustloff niestety nie, a to tak naprawdę o tym właściwie powinien powstać równie piękny film. I taką butelkę z tego statku posiadamy, która również reklamowała sam statek, ale również była wykonana u Krystera, czyli w Wałbrzychu, w śląskiej wytwórni. Wszystko jest oryginalne, nawet korek, także to jest bardzo rzadka rzecz, że udaje się całościowo kupić taki element. No i tutaj mamy, proszę Państwa, fragment serwisu, na który też chciałam Państwu zwrócić uwagę. Serwis jest o tyle ciekawy, że on był wyprodukowany dla Geringa przez fabrykę porcelany w Żarach. Tu jest właśnie pokazany jego herb Geringa i wiemy, że to dlatego był dla niego wyprodukowany. Fabryka Carstensa w czasie wojny miała problemy duże niestety z częścią Niemców z uwagi na to, że nie do końca się podporządkowywali niemieckim zasadom i to spowodowało, że również mieli dość duże problemy, jak również Henig, który był projektantem i to jest projekt właśnie profesora Heniga, dzięki właściwie chyba Geringowi został uratowany i nie przepadły jego projekty, jak również nie przepadła wiedza o nim z uwagi na to, że Gering właśnie go uratował z opresji. I taki fragment mamy niestety tylko mlecznik, ale wydaje mi się, że aż mlecznik to jest bardzo dużo, gdyż podejrzewam, że tych może były 2, może 3 serwisy. Tego niestety nigdzie nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. No i oczywiście myszka Miki, 32 rok, autentyczna myszka na porcelanie z Jaworzyny Śląskiej. Myślę, że akurat jesteśmy w takim gronie, że wiele z nas pamięta jeszcze czarno-białe filmy animowane z myszką Miki i właśnie tutaj też
mamy taki fragment. Oczywiście w momencie, kiedy doszedł Hitler do władzy, zakazano produkcji tego serwisu dla dzieci, gdyż to było bardzo niepoprawne, żeby dzieci niemieckie bawiły się, czy piły z takich kubków, wykorzystywały takie elementy. No oczywiście nie możemy zapomnieć o Westerplatte i to jest fragment serwisu z Westerplatte. Widzicie Państwo z kantyny oficerskiej. Udało nam się taki serwis nie pozyskać, ale zrobić zdjęcia. I uważamy, że to jest duży sukces, że po prostu również mamy o tym informację. Ten serwis był częściowo wyprodukowany właśnie z fabryki Giszego, a częściowo z Ćmielowa. I takie elementy w tym serwisie możemy obserwować. Widzimy, też chciałam Państwu pokazać, jak wygląda projekt i jak wygląda konkretny wyrób. No i oczywiście wracamy znowu do Giszego. Fabryka Giszego właśnie pokazywała, miała taki swój dział porcelany, który były tam takie elementy bardzo unikatowe. I one oprócz sygnatury, która Państwo doskonale znacie, była jeszcze taka sygnatura Gloria i widać było, to był taki dział artystyczny, wyroby stricte artystyczne. Jest to wazonik porcelanowy, kobaltowy i ten kobaltowy wazonik jest zdobiony złotem trawionym, bardzo drogie zdobienie, jak również sam kobalt był trudny z uwagi na to, że kobalt przy wypalaniu on po prostu odparowywał i była bardzo duża sztuka, żeby przy wypale nie pomieszać wyrobów, żeby inne wyroby w jakiś sposób się nie zabawiły. Tutaj kilka po prostu Państwu pokażę kalkomanii. Tak wyglądały kalkomanie w latach 30. Sklep Jakuba Grossa w Krakowie, olbrzymi sklep, który właśnie porcelanę Giszego, można było tam zakupić taką porcelanę. Niezwykle piękne rzeczy. Myślę, że takie przedświąteczne zakupy bardzo by nam się w takim sklepie przydały. Ale oprócz tego fabryki, jak widać, bardzo przystosowywały się do sytuacji, jaka była. A więc z jednej strony miały tutaj zdobienie, czyli fabryka porcelany Katowice Gisze, ale również Gisze porcelan fabryk Katowice. W zależności jaki klient zamawiał, tak mogły być zdobione. Jest to taka płyta stalorytowa, wykorzystywana do zdobienia porcelany, ale myślę, że to przy innej okazji opowiem więcej. Oczywiście tu mamy wzornik z fabryki Giszego, na plakietkach widzimy różne fragmenty zdobień. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o kurcie Polencie, który właśnie takie ciekawe elementy projektował. Jest to projekt kafli na stół, on się z iluś kafli składał, był ręcznie malowany, a tu mamy właśnie jeszcze raz na paterze całość namalowana. Widzimy, jak są to niecodzienne, jak na lata 30. po prostu obrazy. Kalkomanie różnego rodzaju, możecie Państwo zobaczyć, tu też zdobienia, a tutaj projekty, tak wyglądały projekty. Często się nie zastanawiamy, jak, czy wazon, który ma taki kształt, był tylko w jeden sposób zdobiony. Nie, one często były w różny sposób i tu są właśnie rozrysowane, w jaki sposób one były zdobione, cała taka informacja. No i proszę Państwa, znowu wracamy lata 50. Właściwie najstarszej śląskiej, bo w Wałbrzychu u Krystela takie powstawały obrazy. Tu nie muszę, myślę, przedstawiać. I te obrazy po prostu były bardzo dobrze przygotowane. Także widzimy, że każdy okres, no niestety porcelana też jakby była po prostu
tak wdzięcznym elementem, że wykorzystywana była do różnych celów. No i oczywiście też figurek nie mogło z tego okresu zabraknąć. Też oczywiście Wałbrzych. No ale też znowu cofamy się, przeskakujemy z epoki na epokę. Tu mamy piękny secesyjny dzban na wino. Bardzo, bardzo też wyroby pożądane, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdyż tam rzeczywiście kolekcjonerzy uwielbiają taką porcelanę. I ta fabryka w Tułowicach tak wyglądała. U góry mamy ich wzorcownię, czyli takie miejsce, gdzie były pokazane różne wyroby w latach 20., 30., a poniżej mamy w 97 czy 8 roku pokazane, jak to samo miejsce niestety wyglądało. No niestety nie najlepiej. Oczywiście zwróćcie Państwo uwagę, kto z Państwa był, a wiele osób, które tutaj widzę, były na wystawie, która była przez muzeum organizowana, Art Deco Śląskie, i tu jest właśnie jeden z tych wyrobów. Dlaczego go pokazuję? Gdyż proszę zwrócić uwagę, przy tej całej geometryzacji te filiżanki dalej są funkcjonalne, czyli z nich możemy się napić i na pewno się ani kropla kawy, ani innego napoju nie zniknie gdzieś, gdzie nie powinna trafić. No a niestety w tej chwili projektanci jakby czasami za bardzo idą. Sztuka niby użytkowa, ale nie jest użytkowa, bo kwadratowe filiżanki niestety do picia się nie nadają. To trzeba powiedzieć. A tu wszystko było przygotowane. I tu jeszcze. No i oczywiście elementy elektrotechniczne, drodzy Państwo. Wszystkie fabryki, Szachtel, Gisze, KPM produkowały, Brzezinka produkowały wyroby elektrotechniczne. Różne elementy, ale nie tylko elektrotechniczne, ale jak widzimy tutaj gałki, małe pojemniczki różnego rodzaju. Tu mamy jeszcze raz pokazane te elementy. Mamy nawet taki, tu akurat tego nie pokazuję, ale mamy taki wyłącznik, który do dzisiaj po prostu, gdybyśmy go zamontowali, to on działa. I jest to taki wyłącznik, który był na korytarzach umieszczany i on się po prostu sam wyłączał. A więc to, co nam się wydaje, że to jest wszystko współczesne, proszę Państwa, to wszystko było i my tylko z tego w zasadzie odtwarzamy, korzystamy, unowocześniamy to, co już zostało przygotowane. To oczywiście nasza taka mały zbiór piwnicznej porcelany. Widzicie Państwo różne sygnatury, również z błyskawicami. To te sygnatury były właśnie, różniły od porcelany użytkowej, która miała zupełnie w tym czasie inne sygnaturki. No i oczywiście tu chciałam Państwu pokazać, jak wyglądały piece do wypalania porcelany. Te piece wyglądały właśnie w taki sposób, że one przez budynek, przez wszystkie piętra budynku, od samego dołu do samej góry, przez trzy piętra, one po prostu były budowane po to, żeby w różnych również temperaturach tą porcelanę można było wypalać. Ale może zanim jeszcze po prostu wrócimy. Zakończymy. Tak. I chciałabym Państwu. O. Tak. Troszeczkę to. O, właśnie. I tu mamy pokazany przez budynek. To jest akurat w Parowej, które do dzisiaj te piece jeszcze wypalają. Niestety już nie porcelany, ale glinkę. Różnego rodzaju z gliny i proszę Państwa, zwróćmy uwagę, tak to wyglądało, tak wygląda wewnątrz
budynku. Ten piec jest okrągły, tak jak na poprzednim zdjęciu, a tu w środku takiego pieca właśnie podziwiam sklepienie i muszę Państwu powiedzieć, właśnie trafiliśmy na świetny moment, bo było przygotowane do wypału już wszystko i mogliśmy wejść do tego pieca, bo za chwilę Państwo będziecie wiedzieć, dlaczego mogliśmy wejść i jak to wyglądało. Tutaj widzicie Państwo, jak grube mury ten piec po prostu posiadał. Widzicie na podłodze tego pieca takie ciemne punkty, zaraz będzie jeszcze dokładne zdjęcie, to są kanały, którymi to ciepło wnikało do pieca. O, tutaj Państwo lepiej to widzicie. A to jest sklepienie. Sklepienie z cegły, które po prostu przez te lata, no prawie już 100 lat wypału, ta cegła się po prostu stopiła. I ona przyjęła taką właśnie formę bardzo, bardzo fascynującą i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo to ciekawie wyglądało. Tu nawet może jeszcze lepiej widać, aczkolwiek powiem Państwu, te zdjęcia nie oddają tego. Trzeba byłoby być i to zobaczyć. I ten piec właśnie tak z zewnątrz wyglądał. O, tu widzicie Państwo najlepiej, jak grube ściany ten piec posiadał. I każdy wypał kończył się tym, znaczy zaczynał się tym, że zamurowywano wejście do tego pieca i było to szczelne. Pod spodem podkładało się ogień i paląc bardzo mocno uzyskiwało się odpowiednią temperaturę w piecu, aby porcelanę wypalić. Musiało być to bardzo przemyślane. I teraz Państwo zastanówmy się, jak taka piękna biała porcelana w takim piecu powstawała. A więc ona musiała być, każdy element był zamknięty po prostu w tak zwanych kapslach, czyli w takich pudełkach z gliny, które powodowały, że nie był dostępny sadza i inne rzeczy, zanieczyszczenia, bo niestety były to zanieczyszczenia dość duże, gdyż opalane były węglem te piece i drzewem. I muszę Państwu drewnem. I muszę Państwu powiedzieć, że my jako Tarnowskie Góry też mamy pewien wkład w wypał porcelany, bo okazuje się, że w 1794 roku po raz pierwszy w okolicach Szczybnicy została porcelana wypalona przy użyciu po prostu węgla. I to, wydaje mi się, też był takim krokiem milowym w dalszym postępie i produkcji porcelany. Tak to po prostu wyglądało. Ale zanim jeszcze wrócimy do pieców, to jeszcze Państwu pokażę tutaj, o, jeszcze raz, ten element właśnie tutaj widoczny na pierwszym planie, tutaj właśnie jest to miejsce, były takie trzy miejsca przy całym piecu, gdzie dokładano tego węgla, żeby po prostu wypał mógł być w odpowiedniej temperaturze. I tu jeszcze Państwu pokażę właśnie tak. Tu chciałam pokazać fragment prasy, gdzie masę porcelanową właśnie się odsącza, bo niektóre elementy z porcelany, one są tak jakby wykrawane. I tutaj mamy właśnie uszka pokazane, które są z formy nieodlewane, tylko z takiej półplastycznej masy przygotowywane. One są gotowe do wypału i później przyklejane są na poszczególne elementy. Bardzo ciekawa rzecz, tutaj nam Pan pokazuje, w jaki sposób forma, jest to forma, w której została odlana waza i otwierana jest teraz ta forma i teraz widzimy, jak ta porcelana pięknie wygląda. Także mogliśmy zobaczyć, jak formy porcelanowe wyglądają również. A tu już bardziej współczesny piec tunelowy. No niestety w fabryce w Bogucicach wyburzono taki piec,
Tu mamy pokazane, przygotowane do wypału elementy w fabryce w Wałbrzychu. A tak Roman Gatys tak zdobywa między innymi porcelanowe elementy, takie jak izolatory. Zwiedzaliśmy fabrykę Szachtela i między innymi właśnie za Romanem jest takie wysypisko po prostu wybrakowanych elementów. I między innymi mogliśmy sobie właśnie też jakieś fragmenty zabrać, bo są to bardzo ciekawe wyroby. Z kolei tutaj Państwo widzicie takie wałki. No i zastanówmy się, co to może być. Fragmenty urządzeń? Nie. To jest masa porcelanowa, drodzy Państwo, która w takich właśnie wałkach często jest do czego przygotowywana? Przygotowywana chociażby do tego, aby wypalić, może nie wypalić, zanim wypalimy, to najpierw musimy przygotować izolatory. Taki wałek, powiem szczerze, bardzo ciekawie obserwowałam, jak brano, umieszczano w odpowiedniej maszynie i narzędziami jakby kształtowano z tego różnego rodzaju izolatory. Także wystrugiwano, byśmy mogli powiedzieć, te izolatory z takiej masy porcelanowej. Potem one były dalszej obróbce poddawane. A więc porcelana przyjmuje bardzo różne formy, różne w zależności od tego, co z tej porcelany jest produkowane. W związku z tym jest bardzo wdzięczna i wiele rzeczy można z tego po prostu wyprodukować. I to już żeśmy widzieli i wracamy do naszej prezentacji. Tak jest. I tutaj mamy już. Tak. A tu już, jeżeli przyjrzymy się dobrze, jest to też taki piec, który jest piecem elektrycznym, wypalana jest porcelana w Bogucicach. I ta porcelana w tej chwili już nie jest odlewana, gdyż już nie ma tam urządzeń, które odlewają, bo szczególne serwisy są kupowana porcelana w różnych innych fabrykach i tylko jest zdobiona. Ale też inne fabryki mogą na życzenie Bogucic przygotowywać pewne formy. Jest bardzo ciekawa cała seria porcelany muzycznej. Są to filiżanki poświęcone różnym kompozytorom, także warto taką kolekcję sobie i współcześnie po prostu przygotować. No i oczywiście, proszę Państwa, jeżeli mamy taki okres, jaki w tej chwili jest, jest to okres świąteczny, to tutaj chciałam Państwu pokazać całą serię talerzy bożonarodzeniowych z fabryki ze Szczawienka Hermana Ome. Są to te talerze z widokami, jeden talerz w środku, który jest z trzema królami, jest z fabryki z Jaworzyny Śląskiej, a te pozostałe są ze Szczawienka. I są to bardzo ładne, kobaltem malowane talerze. Widzimy pewnego, możemy powiedzieć, że są to obrazy. Co roku był inny widok związany z, po prostu z Karkonoszami, z Sudetami i to widać na tych po prostu poszczególnych talerzach. Z całej tej serii w sumie nam brakuje jednego talerza, takiego pierwszego, który, no ale mam nadzieję, że kiedyś nam się uda po prostu zdobyć również i myślę, że i Państwu życzę z okazji świąt przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń. Drodzy Państwo, trzeba marzyć, żeby się marzenia mogły spełnić, to trzeba marzyć. I chociażby element takich jak te talerze, to widzimy, że jest to po prostu cały piękny zbiór. Jeden z tych talerzy, który jest
najbardziej u góry, u samej u góry w rogu był to talerz z 27 roku, który żeśmy bardzo długo szukali, bo kiedy chcieliśmy go kupić, bardzo była taka cena, stwierdziliśmy, że za dużo, zdecydowanie za dużo i okazało się, że za chwilę tego talerza już nie było. No i, że tak powiem, co najmniej 10 lat nam zabrało, żeby go pozyskać do naszej kolekcji. A więc, drodzy Państwo, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że nieraz jeszcze się spotkamy na po prostu na pogadance o porcelanie. I myślę, że teraz chciałabym kiedyś Państwu przekazać, na przykład byśmy sobie omówili jakby tylko jeden element, albo same filiżanki, które są bardzo ciekawe, albo same dzbanki, albo sama porcelana elektrotechniczna. Może to też byłoby ciekawe dla wielu, bo w tej chwili już mamy dość spory zbiór, który myślę, że też warto pokazać, bo jakby, no niestety na naszych ulicach coraz bardziej z domów już te elementy znikają. Także ja Państwu bardzo dziękuję i tu jeszcze oczywiście nasze książki, myślę, że Państwo posiadacie wiele tych książek, można tam już szczegółowe historie odczytać. Ostatnia nasza książka, jaka była, o tak jest. Zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa nie ma, żeby kupić. Tak jest, zachęcamy, bo tutaj właśnie Art Deco jest pokazane, które muszę powiedzieć, ja sama bardzo lubię i myślę, że wiele osób z Państwa również. Dziękuję bardzo. Godzina 6, a więc mam nadzieję, że Państwa nie wyczerpałam tą opowieścią, tylko Państwa zainspirowałam do tego, żeby zacząć może coś kolekcjonować, może niekoniecznie z porcelany, ale może coś innego, bo każda kolekcja myślę, że jest warta po prostu naszego zainteresowania. Dziękuję bardzo. Nie mają Państwo jeszcze pomysłu na prezent, to zachęcamy, mamy takie już przygotowane prezenciki, zestaw naszych wydawnictw, które się ukazały w naszym dziesięcioleciu muzeum. Pięknie będą wyglądały pod choinką, także można je nabyć, a do tego wszystkiego herbata jeszcze też przygotowana, która jest herbatą Karnala, tak została nazwana, jest to mieszanka właśnie takich herbat specjalnych, także rzeczywiście karnalowo jest u nas w muzeum i ja też idę po takim prezentem, też jeszcze też chciałam Ci podziękować, ale żebyście mieli tak karnalowo, herbaciano, książkowo, także bardzo wielkie dzięki. Dziękujemy. A ja jeszcze tak przy okazji chciałam zapytać, bo o to dzisiaj zapytał Cezary Orzech, który zwiedzał nasze muzeum i zapytał, czy filiżanki Karnala, czy mogło być tak, że uczniowie szkoły górniczej mogli poprosić o specjalny projekt filiżanek, czy to byłoby zbyt kosztowne? Bo o to powiedziałam, że zapytam, jak dzisiaj się spotkamy, no bo rozumiemy, że widoki mogły się pojawić, tak, natomiast sam fason filiżanki chyba... Powiem tak, tak mi się wydaje, aczkolwiek myślę, że nikt z nas nie może być stuprocentowo pewny, prawda, że raczej nie. Dlatego, że malarze porcelany przeważnie kupowali w fabrykach różne elementy serwisów, dzbanki, to co im się podobało. I często na przykład tak się zdarzało, że w jednym serwisie mamy różne wytwórnie, bo to malarz dobierał sobie elementy i tak widział. I wydaje mi się, tutaj akurat cały serwis jest z jednej wytwórni czeskiej, natomiast misa jest już jest z Berlina. I to również mógł być taki element, że on została po prostu dobrana, taką po prostu posiadał na składzie i dlatego taką pomalował. Także wydaje mi się, że raczej nie.
Natomiast myślę, że uczniowie mieli wpływ na to, na widoki, które były malowane i które po prostu no, są bardzo do dzisiaj ciekawe. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że bo ja ani nie pochodzę z Tarnowskich Gór, ani no, nie byłam nigdy związana z górnictwem i okazuje się, że jak zamieszkałam w okolicach Tarnowskich Gór i pracowałam już tutaj, to spotkałam się właśnie z tym serwisem i to był rok 2000, bo wtedy zaczęłam pracować w Tarnowskich Górach i tak sobie marzyłam, och, jakby było pięknie, gdyby ten serwis był. No, proszę Państwa, spełniają się marzenia. Może trochę tego czasu potrzeba było, no ale jak tak wszyscy będziemy marzyć o tym samym, to myślę, że to się spełni. A zresztą, jak powiedział też Pan Zbyszek Pawlak, on też o tym marzył, czyli jednak te marzenia gdzieś tam się w tej przestrzeni galaktycznej zeszły i ten serwis trafił. To ja bym chciała, Szanowni Państwo, jeżeli możemy tak zjednoczyć siły i naszą wspólną energię i nasze wspólne życzenia, jak wiedzą Państwo, naszym muzealnym życzeniem i marzeniem jest to, żeby powstał budynek, nowy budynek, żebyśmy mieli i to, co mamy tutaj na piętrze, ale też większą siedzibę. Jeżeli te siły będziemy właśnie, te marzenia nasze integrować, to może się uda. Tak jak mówimy o serwisie Karnala. Także ja też w związku z nadchodzącymi świętami zdrowych, wesołych świąt, mam nadzieję, że będziemy się też licznie spotykać w przyszłym roku. Także do wsiego roku wszystkiego dobrego. A jeszcze mamy niespodziankę, bo też już może powiemy, że też będzie spotkanie, bo chcemy też Państwu coś pokazać na porcelanie, ale to w przyszłym roku, myślę, że w styczniu bądź też w lutym zrobimy taką małą prezentację ze zbiorów właśnie Państwa Gatysów. I będzie stricte dotyczyło właśnie Tarnowskich Gór i myślę, że to będzie dla wszystkich gratka. I dzisiaj już na to spotkanie Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.